Dzień dobry, to jest premierowy odcinek podcastu Investing Pomerania, rozmowy bez krawata. Będziemy tu poruszać tematy biznesowe, ekonomiczne, nierzadko pewnie i socjologiczne. Założenie podcastu jest dość proste. W każdym odcinku udział weźmie specjalista z Investing Pomerania oraz ekspert z szeroko pojętego rynku, w zależności od poruszonego w odcinku tematu. Chcemy dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, ścierając je niejako z doświadczeniem praktyków od tej drugiej, bardziej komercyjnej strony. Zaczniemy jednak od refleksji wewnętrznych. Pretekstem bowiem do pierwszego odcinka jest najnowszy ranking FDI European Cities and Regions of the Future 2024, opracowany przez zespół FDI Intelligence, będący analityczną jednostką Financial Timesa. Pomoże utrzymało wysokie piąte miejsce w kategorii skutecznej strategii pozyskiwania inwestycji zagranicznych. Ponadto region doceniono siódmą lokatą w zestawieniu kreowania przyjaznych warunków do rozwoju biznesu. O znaczeniu takich rankingów porozmawiam dziś z dyrektorami Investing Pomerania, Wojciechem Teborowskim i Maciejem Silarskim. Dzień dobry panom. Dzień dobry. Dzień dobry. No więc zacznijmy. Jak najnowsze zestawienie FDI Intelligence koreluje z potencjałem i atrakcyjnością regionu? Wojtku. No przede wszystkim zacznijmy od tego, że wiele lat na to pracowaliśmy. Pracowaliśmy na to, żeby w ogóle w tych rankingach zostać dostrzeżonym do tego, żeby się w nich znaleźć. Rankingi tworzone przez takie podmioty jak Financial Times czy inne globalne, czy to media, czy instytuty badawcze, pokazują, że region coś robi dobrego w skali świata. Zostaliśmy dostrzeżeni, tak naprawdę pamiętajmy, że ten ranking ostatni obejmuje ponad 120 regionów Europy, więc tak naprawdę gdzieś tam czujemy, możemy czuć pewnego rodzaju dumę z tego, że przez tyle lat udało się to wypracować. Kiedy pierwszy raz znaleźliśmy się w tym rankingu w 2020 roku, który obejmował jakby wyniki za rok 2019, no to można było powiedzieć, że to jest właśnie taka klamra, która zamknęła z 10 lat pracy na to, żeby w ogóle zostać dostrzeżonym na świecie, a teraz przez ostatnie kilka lat sukcesywnie pracujemy na to, żeby tą naszą pozycję poprawiać. Bo tak naprawdę, jeśli chodzi o konkurencyjność i atrakcyjność inwestycyjną, musimy mówić o tym, że permanentnie trzeba się rozwijać, ponieważ wszyscy tak naprawdę pracują na to, żeby gdzieś ten kawałek tortu, który, jak nazywamy, globalne przepływy inwestycji zagranicznych, do siebie zagarnąć. Jasne. Maćku, ale w takim razie co to znaczy, że region został ujęty w rankingu? Jakby co się przekłada na te pozycje w rankingu? Jakie, nie wiem, podmioty sprawiają, że Pomorze wypracowało taką strategię biznesu, skuteczną strategię ściągania biznesu zagranicznego? Ujęcie w takim rankingu to jest, tak jak już Wojtek wskazał, potwierdzenie naszej pozycji, na którą pracujemy wszyscy w regionie. To znaczy, nie da się zbudować skutecznej marki regionu i pozycji, działając jednotorowo przez jedną organizację. I Investing Pomerania skupia grono organizacji publicznych, samorządów, strefy ekonomiczne, samorządu województwa pomorskiego, po to, żebyśmy wszyscy razem działali na jedną markę. Także to jest wspólna praca i taka pozycja w rankingu to jest właśnie docenienie tej wspólnej pracy wielu podmiotów i naszej roli koordynacyjnej, naszego przepływu informacji, agregacji informacji, którą my dostarczamy potencjalnym inwestorom. W ten sposób taki potencjalny inwestor wie, że przychodząc na Pomorze, ma do czynienia z grupą publiczną, która jest mu w stanie udzielić informacji, pomocy publicznej, czy też po prostu zwyczajnej informacji gospodarczej, a nie z grupą podmiotów, które w każdym mieście działają oddzielnie, bez koordynacji, bez jakiejś jasnej ścieżki rozwoju, bez jasnej informacji gospodarczej. A na ile to jest istotne, Wojtku, dla inwestora, żeby rozmawiać z samorządami czy z instytucjami publicznymi, a na ile wystarczy mu po prostu jakiś broker nieruchomości, który go uruchomi, który go osadzi w jakiejś powierzchni? Znaczy, gdyby to broker nieruchomości był wystarczający, to tak naprawdę by nas nie było, nie istnielibyśmy. Też pamiętajmy, że my powielamy pewien model globalny, który jest realizowany na całym świecie.
No i szczerze powiedziawszy, dalej ta rola tych instytucji takich jak nasza jest ważka w tym procesie. Chciałem powiedzieć nie do przecenienia, ale to może byłoby trochę za bardzo podbudowywanie siebie samego. Przede wszystkim inwestorzy potrzebują danych. Bardzo często brokerzy nieruchomości tych danych nie posiadają, nie są przygotowani do tego, żeby je przygotować. Brokerzy nieruchomości w cudzysłowie. Są oczywiście wiele, wiele innych jeszcze organizacji, które gdzieś tam wokół tych projektów inwestycyjnych współpracują, ale dostarczają inne wyspecjalizowane usługi na ich rzecz. Natomiast naszą rolą to jest powiedzmy też koordynacja tego, ale też tak naprawdę rozwiązywanie pewnych rzeczy, których nie da się uprocesować. Ponieważ są specyficzne dla danego projektu, są specyficzne dla danej lokalizacji. Mówię tu głównie też o współpracy w ogóle z sektorem publicznym. Tam, gdzie są pozwolenia, tam, gdzie są jakieś procedury administracyjne. To są takie rzeczy, w których nasza pomoc jest potrzebna inwestorom i szczerze powiedziawszy, chętnie ją dostarczamy. Jasne. Przechodząc dalej, Invest in Pomerania w jakimś kształcie, czyli taka jednostka scalająca różne organy miejskie i samorządowe, istnieje od 2009 roku. W ubiegłym roku zamknęliśmy pewien projekt finansowania, który trwał od 2016 do 2023. Teraz wchodzimy w nowy okres, który można nazwać Invest in Pomerania 2030. Czy ten kurs, który obieraliśmy przez lata i który doprowadził do tego, że byliśmy klasyfikowani w kolejnych rankingach, byliśmy jako region, bo to nie my przecież jesteśmy honorowani nagrodami, tylko region jest honorowany w zestawieniach, jest doceniany na tle kraju i Europy. Czy ta strategia musi ulec zmianie, czy czegoś innego, czy jakiejś innej strategii oczekują teraz inwestorzy, czy świat uległ przemianom i potrzebne są dostosowanie zasad do nowych wyzwań? Maciek? Takie banały można powiedzieć, że czas płynie i wszystko trzeba zmienić, ale rzeczywiście my ewoluujemy. To znaczy nie zmieniamy naszego kierunku rozwoju 2009 roku w sposób nagły. Dostosowujemy się oczywiście do rynku i pomagają nam w tym największe firmy doradcze. Bank Światowy nam pomógł w tym dwa lata temu i w zeszłym roku, przeprowadzając potężne badanie dla nas, wskazując nam nowe kierunki, ale to nie jest na zasadzie, że w 2009 roku ubraliśmy jakiś kierunek działania, czyli stworzenie one stop shop, tak? czyli okienka, w którym inwestorzy będą mogli uzyskać najważniejsze informacje o regionie i pomoc. I to się zmienia. My po prostu osiągając kolejne kamienie milowe, wyznaczamy sobie nowe, nie zapominając o poprzednich. Obecnie dużo bardziej skupiamy się na nowych branżach, na nowych dziedzinach gospodarki. W 2009 roku jednak byliśmy regionem w zupełnie innej pozycji niż teraz, gospodarczej. Gdzieś jeszcze byliśmy takim regionem w transformacji, być może nawet trochę postrzeganym postoczniowo w ten sposób, że nikt nie patrzył na Trójmiasto, na Pomorze jako na nowe technologie. Dzisiaj to się zupełnie zmieniło. Także wypracowaliśmy przez te wiele lat markę Pomorze jako miejsca, gdzie jednak te nowe technologie są. I to chyba widać, nawet tutaj dzisiaj siedzimy w biurowcach, które w 2009 roku nie było nawet szans na powstanie takich biurowców, które dzisiaj już stały się w krajobrazie Trójmiasta normą. A jak do tego doszło, do wypracowania tej pozycji i opinii o lokalizacji, w której warto przenosić swoje oddziały, czy lokować swoje oddziały, chociażby w no, chyba najpotężniejszym sektorze tutaj, w zagłębiu biurowym, czyli w sektorze IT. Jak to fizycznie wyglądało, że z terenów postoczniowych staliśmy się kopalnią talentów IT? Małymi kroczkami i każdego dnia wykonując tak naprawdę pracę z zakresu komunikacji. To jest de facto, trzeba po prostu przekazywać informacje podmiotom zainteresowanym. Na początku głównym celem było dotarcie w ogóle do doradców w procesie inwestycyjnym z informacjami na temat w ogóle potencjału inwestycyjnego województwa pomorskiego. To, że no, weźmy ten przykład technologii, sektora technologicznego, IT, to tak naprawdę tak, trzeba było dotrzeć do
doradców informacją o potencjale ludzkim, o tym, kogo kształci Politechnika Gdańska, kogo kształcą inne uczelnie wyższe w tym zakresie, pokazać kilka case'ów, bo tak naprawdę to nie była taka pustynia, nie budowaliśmy tego na niczym, przecież Intel już wtedy był obecny w Trójmieście, kilka innych firm też było, więc szczerze powiedziawszy trzeba było po prostu pokazać. Pamiętajmy o tym, że mówimy, no mówię, w kontekście gospodarki globalnej. Jest wiele, wiele lokalizacji konkurujących o te same projekty. I trzeba było pokazać po prostu, że jesteśmy tą lokalizacją, która może w ogóle stanąć do tego typu konkurencji o jakieś konkretne zapytanie. Dobrym przykładem jest inwestycja Bayera w 2012 roku w Centrum Usług Wspólnych, które też było takim pierwszym dużym projektem przed serwis tutaj, który się zlokalizował, a badał wszystkie największe miasta w Polsce i wtedy po raz pierwszy Trójmiasto w ogóle zostało wpisane na taką listę, że w ogóle warto to rozważyć. I żeby do tego doszło, przez poprzednie dwa lata tak naprawdę jeździliśmy na konferencje, spotykaliśmy się z doradcami, spotykaliśmy się z różnymi ludźmi, opowiadając im po prostu o potencjale ludzkim tego miejsca. Jasne, czyli taka praca bardzo od podstaw. Absolutnie. No, ale na solidnych podwalinach. Kilkukrotnie wspomniałeś o czymś, co zdaje się przybrało kształt światowego przepływu inwestycji zagranicznych. Przed chwilą powiedziałeś o tym, że często brane są pod uwagę inne lokalizacje, w związku z czym oraz, że Invest in Pomeranie czerpał na doświadczeniu innych. Więc no, wiemy, że istnieją na całym świecie organizacje o podobnym charakterze jak nasza. Przeważnie to są organizacje regionalne, częściej raczej miasta, czy też nawet całe państwo, na przykład Invest in Estonia, czy Finland, czy cokolwiek. Czy istnieją jakieś platformy doświadczeń, w których następuje wymiana tychże, czy wszyscy ze wszystkimi konkurują i tak naprawdę bierzemy udział w wyścigu i gdzieś tam boksujemy się w ringu światowym? Maciek? To no, właśnie takie pytanie. Z jednej strony bierzemy udział w wyścigu. Na pewno, jeżeli inwestycja ma być lokowana, zazwyczaj jest lokowana tylko w jednym miejscu. To znaczy nie ma zapytań inwestycyjnych, raczej nie otrzymujemy ich na kilka lokalizacji. Na przykład inwestor, który chce na przykład w trzech państwach Europy zainwestować jednocześnie, raczej otrzymujemy zapytanie na jedną lokalizację i wtedy walczymy gdzieś tam w tym kręgu, czy to Europy Środkowej, czy nawet trochę dalej, w kręgu europejskim. Ale są platformy wymiany. My mamy kontakt z przedstawicielami innych organizacji, zazwyczaj na jakichś spotkaniach międzynarodowych, konferencjach. Ja brałem udział w zeszłym roku w takim spotkaniu w Paryżu dotyczącym opieki poinwestycyjnej, gdzie wymieniliśmy się doświadczeniami z przedstawicielami takich organizacji jak my z całego świata, bo byli przedstawiciele europejscy, ponadkrajowi, jak Węgry, Łotwa, byli już regionalni na zasadzie region Paryża, Toskania, ale byli też przedstawiciele z Kataru na przykład, tak? czyli spoza Europy. I wymieniliśmy się tam przez kilka dni warsztatów, doświadczeniami. Właściwie to już była taka praca typowo warsztatowa, gdzie omawialiśmy case'y, gdzie omawialiśmy jakieś problemy bieżące. Z swojej strony mogę powiedzieć, że my się bardzo wysoko pozycjonujemy jednak w tych organizacjach. Wydaje mi się, że jesteśmy bardzo nowocześni. Tak jak porównujemy się na przykład z organizacjami centralnymi, Węgry na przykład, to tam proces pozyskiwania inwestora kończy się na zasadzie przedstawienia oferty inwestycyjnej. I koniec. On nie interesuje ich, co się dzieje z inwestycją potem. My jednak kładziemy duży nacisk na inwestycje. To znaczy ściągnięcie inwestora to jest dopiero pierwszy krok dla nas. Dbamy o niego w takim zwyczajnym procesie inwestycyjnym, ale też bardzo dbamy o to, żeby animować całe środowisko wokół niego. To znaczy mamy całe programy związane z pozyskiwaniem talentów, z współpracą z uczelniami po to, żeby taki inwestor poczuł, że ta jego inwestycja to tylko początek i on może się zawsze zwinąć. Czyli ten tak w nomenklaturze takiej organizacji jak nasza się nazywa aftercare, czyli opiekowanie się inwestorem potem poprzez też taką politykę pozytywnego lobbyingu, advocacy, czyli reprezentowania go trochę w regionie, dbania o to, żeby on był zrozumiany, bo inwestorzy spotykają się z takim problemem
przychodząc do, nie tylko do Polski, generalnie do jakiegoś regionu, że muszą wejść w język administracyjny, w język prawny danego, czy to kraju, czy nawet regionu. I naszym też zadaniem jest bycie takim trochę tłumaczem z języka administracji publicznej na język biznesu i z języka biznesu na język administracji publicznej. Jasne. I to jest coś, czego inwestorzy oczekują i za co są nam wdzięczni. Czy to też jest tak, że musimy wychodzić zawsze z inicjatywą i zawsze się przypominać, że jesteśmy, to są nasze usługi? Czy to jest standard, tak jak Maciek wspomniał, istnieją platformy doświadczeń, z których dowiadujemy się, że niektóre organizacje mniej są zaangażowane w proces inwestycyjny, niektóre więcej, a zatem czy to jest taki międzynarodowy standard, do którego my musimy dążyć, czy już zaczynamy powoli go wyznaczać być może? To jest, myślę, że jeszcze na to przyjdzie czas. Myślę też, że do końca jeszcze nie jest taki moment, żeby rozmawiać o globalnym standardzie. Tak jak tu już Maciej wspomniał, mówię, podejście różnych organizacji jest różne, niektórzy się bardziej, inni mniej angażują. Natomiast szczerze powiedziawszy, na opiece poinwestycyjnej i dobrej opiece poinwestycyjnej można tylko wygrać. Takim integralnym elementem naszej strategii to jest w ogóle opiekowanie się inwestorami, którzy już też się zlokalizowali, bo szczerze powiedziawszy, nawet jeżeli mówimy o nich, albo na przykład nie mówimy o nich w kontekście jakichś dużych projektów, rozbudowy zakładów, bo to oczywiście zawsze zostaje zauważalne, ale szczerze powiedziawszy, jak zwrócimy uwagę na jak wiele firm tak naprawdę dziś najpierw mieli zacząć czegoś małego, a potem tak naprawdę co roku czy co dwa lata dokładali jakiś kolejny kawałeczek, to pomimo tego, że gdzieś tam deklarowali, że zatrudnia, nie wiem, 100 osób, to dzisiaj zatrudniają 250 albo 300. I to też jest tego, że oni widzą korzyści z bycia w tym miejscu i jeżeli jest szansa na to, żeby wciągnąć nowy kawałek biznesu do tej jednostki organizacyjnej, to oni po prostu to robią, sięgają po to. A to są tylko tak naprawdę korzyści gospodarcze, ekonomiczne dla regionu, więc po to się nimi zajmujemy. Czy wyznaczamy, mówię, czy na wyznaczanie standardów przez nas, to myślę, że jeszcze przyjdzie na to czas. Natomiast szczerze powiedziawszy, no mocno kładziemy na to nacisk, żeby de facto tworzyć dobre warunki do prowadzenia tej działalności. No i wtedy, kiedy pojawiają się takie wyzwania większego kalibru, które wymagają właśnie interwencji na poziomie takiego po prostu lobbingu, adwokacji, no to oczywiście też to podejmujemy. No wydaje się, że takie działania tego aftercare są skuteczne, o czym świadczą chociażby ostatnie ogłoszenia Nordvolta o uruchomieniu nowego centrum skalowania biznesu, czy decyzje Intela o zbudowaniu niedawno oddanego nowego, znowuż kolejnego budynku, czy sprzed niemal roku decyzja Santandera o jeszcze zwiększeniu zatrudnienia w i tak dość pokaźnym centrum cyfrowego, centrum badań, czy też obsługi klientów z zakresu cyfrowego bezpieczeństwa. Na koniec takie pytanie z kategorii być może marzeń, być może jakichś planów. Rok 2030 wydaje się być jakąś cezurą. Miasta ogłaszają plany rozwojów. Między innymi Gdańsk prowadzi konsultacje, w najbliższych tygodniach będzie prowadził konsultacje dotyczące tego, w którym kierunku ma się rozwijać miasto. Natomiast gdzie my siebie widzimy za te 6 lat? Jak Pomorze będzie wyglądało? Jak chcielibyśmy, żeby Pomorze wyglądało i nasz krajobraz usługowo-industrialny? Na pewno będziemy chcieli być nowocześniejsi, jeżeli chodzi o gospodarkę. To znaczy, wyznaczyliśmy sobie nowe branże, które chcemy przyciągnąć do Pomorza. No, chyba takim czołową branżą będą półprzewodniki. Mamy plan na park półprzewodnikowy, czyli na duży teren inwestycyjny. 200, może 400 hektarów. Zobaczymy, jaka będzie możliwość właścicielska właściwie, czyli jak to rozbudować, gdzie będziemy chcieli, żeby powstały nowe zakłady produkujące półprzewodniki. Tak samo sektor automotive, będziemy chcieli go rozwijać. I to nie tylko pod względem takim industrialnym na zasadzie budowania nowych fabryk, ale też zaplecza intelektualnego dla tych nowych branż, to znaczy
To są branże, które obecnie wymagają multispecjalistów, to znaczy praca na przykład przy nowych źródłach energii dla samochodów, to jest praca chemika z informatykiem trochę, tak, i technika. To znaczy musimy przystosować pomorskie uczelnie, które mamy doskonałą bazę tutaj uczelni na terenie Wysokiego Polskiego, do nowych wyzwań, do kształcenia ludzi w nowych kierunkach. Być może nie zawsze jest to wymagane na poziomie uniwersyteckim, być może kształcenie na poziomie kursów rocznych tego typu też będzie dobrym rozwiązaniem, tak żeby osoby, które obecnie mają już jakąś wiedzę techniczną, mogły się przekwalifikować szybko dla tych nowych branż. Także na pewno to. A po drugie, no, chyba będziemy chcieli jednak spowodować rozwój województwa bardziej równomierny. To znaczy Trójmiasto jako aglomeracja bardzo dobrze się rozwija. Ale widzimy też, że są regiony, gdzie ta interwencja publiczna, finansowa powinna być większa. Są takie regiony położone w szczególności na zachodzie województwa, na zachodzie południowym, czyli powiaty Człuchów, Chojnice, Bytów, tam gdzie ten strumień środków finansowych powinien trafić większy, żeby wyrównać jakby, może nawet nie szansę, ale żeby przyciągnąć inwestorów też tam. Stąd też będziemy mieli interwencję publiczną, tak zwane granty dla przedsiębiorców, żeby inwestować środki publiczne w projekty tych przedsiębiorców w taki sposób, aby mogli oni się bardziej równomiernie rozwijać także pod aglomeracją trójmiejską. No dobrze, to region. A sam Inwestim Pomerania za 6 lat? W którym miejscu? Boże, tak naprawdę będziemy dążyć do tego, żeby być takim partnerem na poziomie globalnym, czyli po to na przykład też przystąpiliśmy do Światowego Stowarzyszenia Agencji Promujących Inwestycje, WIPA, żeby inwestorzy wiedzieli, że okej, ta organizacja absolutnie spełnia wszystkie standardy światowe, i bo to też buduje atrakcyjność regionu, czyli nasza siła jako partnera też przyciąga inwestorów, no bo wiedzą, że mają z kim tutaj pracować i mają na kim polegać, więc na pewno będziemy pracowali jeszcze nad rozwojem naszej oferty i na pewno będziemy jeszcze pracowali nad jakością świadczonych usług po to, żeby gdzieś tam naprawdę w tej konkurencji globalnej również na tym polu się wyróżnić. Świetnie, dobrze. W takim razie dziękuję bardzo. Wojciech Tyborowski, Maciej Silarski wystąpili w pierwszym premierowym odcinku Rozmów bez krawata podcastu Inwestim Pomerania. Do widzenia Państwu.